Rozwijamy się infrastrukturalnie, gospodarczo, ale co bardzo istotne społecznie, inwestowanie w człowieka, wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego na ogólny rozwój regionu ma ogromne znaczenie. Przyszła perspektywa unijna pokazuje, że środków będzie coraz więcej na zdobywanie kompetencji i umiejętności. To jest bardzo ważne i z satysfakcją muszę stwierdzić, dzisiaj pewnie będzie dyskusja, że z powodzeniem nam się to udaje. Ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakby to miało wyglądać, gdyby tych dotacji nie było. O ile projektów by było mniej, o ile bardziej te projekty by były odchudzone, mniej trwałe. Nie zapominajmy o takiej wdzięczności w stosunku do podatników Unii Europejskiej, bo ja bym to tak nazwał, bo nazywamy fundusze, nazywamy budżet, ale pamiętajmy, kto za tym stoi. My wszyscy, podatnicy Unii Europejskiej, z nami włącznie. Podobnie jak poprzednia perspektywa, również obecna w dużej mierze nacechowana jest na rozwój gospodarczy. Jest ona bardzo duża, prawie 1,8 mld euro, a więc największa jak do tej pory. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Projekt Arche mogła rozwijać się nie tylko jako organizacja pozarządowa, ale też wpływać na swoje otoczenie, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Gdyby nie te pieniądze zewnętrzne, gdyby nie te pieniądze europejskie, wiele rzeczy na Warmii i Mazurach po prostu by nie mogło się zadziać.